Można powiedzieć, że nasze dzisiejsze studio najechali Rzymianie, bo przybył do nas Matteo Brunetti, kucharz prosto z Włoch, który dzisiaj będzie Państwu włoskie potrawy prezentował. Oj tak, buongiorno. Dzień dobry, buongiorno. Co wybrałeś z kuchni włoskiej? Czy są to proste do odtworzenia, łatwe przepisy? Oj, to są bardzo proste, ponieważ dzisiaj będę przygotowywał pasta alla gricia, czyli to jest taki typiczny rzymiański makaron, czyli to jest makaron, pancetta i ser pecorino. Czyli kilka składników i mamy to z głowy. Matteo, jeśli nie mamy pancetty włoskiej klasycznej, czy możemy ją zastąpić? Margheriti. Boczkiem. Można boczkiem. Ale tak, powiedział to z taką niechęcią, że nie będę podejmować tej próby. Ja polecam zawsze włoskie produkty. Już można dostać. Tak, jest bardzo dostępne pancetta. Potem będę robił risotto allo zafferano, czyli ryż ze szafranem, prosto z Mediolanu. Poza tym będzie jeszcze parmigiana, czyli taka zapiekanka z bakłażanów. Tutaj już posypałem bakłażany grubą solą, bo wtedy one puszczają... gorzki soczek. Tak, dokładnie, gorzki soczek. A tutaj już zabajone. Przygotowuję zabajone. Zabajone. Od razu przygotowuję, żeby później się schłodził i był gotowy na sam koniec, taki fajny z owocami leśnymi, które Matteo. Tutaj mam. Czuję, że jesteśmy bliskim człowiekiem, bo mamy prawie takie same zegarki z kalkulatorkiem. Możemy sobie policzyć różne rzeczy. Ty liczysz czas spędzony w Polsce? Ile już jesteś tutaj? Już jestem prawie 3 lata. Prawie 3 lata tutaj. Już chyba tęsknisz trochę za Rzymem. Tak. Za Rzymem, za Włochami zawsze będę tęsknił, ale moje serce jest pół polskie, pół włoskie, ponieważ moja mama jest Polką i dlatego świetnie się odnajduję tutaj. Czy ty nie zostałeś przypadkiem ojcem niedawno? Zostałem. No, 10 miesięcy temu. Jak się młody człowiek nazywa? Nazywa się Leone. Leone, co po włosku pięknie. Znaczy lew. Chyba jest też takie imię tutaj w Polsce. Jest. I świetnie rośnie, jest taki porządny facet. Mały król lew po prostu rośnie. Tak. A powiedz jeszcze na koniec tego wejścia naszego wspólnego. Polacy kochają włoską kuchnię, sądząc po ilości włoskich restauracji, ale czy potrafią ją dobrze robić zgodnie z włoskimi przepisami? Czy to jest taki Tex-Mex trochę włoski, czyli włoska, ale trochę polska kuchnia? To, co ja widzę tutaj w Polsce się dzieje, to jest zawsze takie dodawanie może troszeczkę tej polskości we włoskich daniach, a sekret robienia prawdziwej włoskiej kuchni to jest prostota. To są te kilka składników i skoro ich jest mało, to jak już to warto wybrać dobrej jakości, ponieważ na przykład właśnie przy pasta alla gricia mamy pancetta, albo to może być jeszcze lepiej guanciale, i ser pecorino romano. Wybieramy te dwa dobre składniki i mamy to z głowy. I pyszne włoskie jedzenie nam wyjdzie. Bez żadnej śmietanki, bez żadnego tam innego akcentu. Byłem w szoku, kiedy poszedłem do włoskiej knajpy, takiej prawdziwej, włoskiej we Włoszech i zamawiając sałatkę warzywną, dostałem warzywa do samodzielnego pokrojenia. Pomidor obok burrata, obok coś tam jeszcze. Burrata to oczywiście nie warzywo, ale dostałem, bo zamówiłem. I sam sobie musiałem tę sałatkę skomponować, ale składniki były prima sort. Polecamy Państwu także program Matteo, który toczy walkę kulinarną ze swoim przeciwnikiem z Francji, z Dawidem Gaborio. Możemy dzięki temu dwie te kuchnie poznać, a panowie naprawdę widzę, że także świetnie się tam bawią, a przepisy są na pewno dostępne i mogą Państwo zrobić to sama w domu. Widzę, że jajka gotowe do wykorzystania przez naszego dzisiejszego gościa, czyli Matteo. Tak. Ale na razie zaczął jak to Włoch od tyłu, czyli od deseru. No, bo też śniadanie we Włoszech się robi na słodko. Dolce misti per due zrobił nam. Dokładnie tak, czyli zabajone gotowe, a tutaj to właśnie kończę risotto ze szafranem. Tutaj szafran przemoczył w tą wodę. Tu się zatrzymaj, bo bardzo dużo go użyłeś, a to cenna niezwykle przyprawa i dosyć droga. On jest z bogatego domu. On jest z bogatego domu, ale to ile powinniśmy użyć? Jedno kilo tych, nie wiem jak się nazywają po polsku. Farfocle. Farfocle? Tak, jak po włosku. Słupków. Jedno kilo słupków to się zdobywa z jednego całego boiska piłki nożnej pola. Nie pożałowałeś. Nie pożałowałem, ale no musi być dobre. Musi być czuć, tak? Tak, trzeba go czuć i teraz go właśnie wleję tutaj i od razu potem jeszcze to wydubię i od razu nam się zabarwi na złoto, jak widać. Teraz będę jeszcze trochę mieszał, bo to jest ten końcowy etap, kiedy ryż wchłonie jeszcze tą ostatnią wodę.
W środku co jest? Jest ryż, specjalny ryż do risotto. Tak, to najlepiej to wybrać pomiędzy arborio, carnaroli albo wialony nano. To są te trzy rodzaje, co najłatwiej uzyskać tutaj w Polsce. Takie ryże, co lubią pić na różne płyny. Dokładnie. No, takie pijaczki ryżowe. Takie pijaczki. I to są takie ryże, które też wydobią skrobię, która powoduje, że właśnie risotto nam się staje takie kremowe. Masz ryż, dodałeś szafran namoczony w wodzie, czy coś jeszcze, cokolwiek dodałeś do tego wcześniej? Podczas gotowania ryżu, to ja go podlewałem cały czas wywarem. Mm. To może być zwykły wywar marchewka. Tak, bulion warzywny. Ale jeżeli nie chcemy za bardzo wpłynąć na końcowy smak, tym bardziej jeżeli to jest taki szafranowy, to możemy też zwykłą, gorącą wodą. Ważne, żeby to było gorące, bo inaczej zatrzymujemy gotowanie ryżu i nam się powinniśmy wszystko odnowić. Czy mieszanie jest ważne? Mieszanie jest ważne, bo właśnie przy podlewaniu i przy mieszaniu to ziarno ryżu to wydobywa tą skrobię, która powoduje, że właśnie słynne risotto staje się kremowe. A na sam koniec to dodajemy masło i troszeczkę parmezanu. In cucina oggi Matteo Brunetti. Jakby to powiedzieli Włosi. Esattamente. Oggi cucino io. Si. Spektakular. A teraz proszę nam opowiedzieć po naszym polskim języku Mickiewicza, co to za mięsko się kopci na patelni. Tutaj rozpuszczyłem cały ten tłuszcz, co był w pancetta, czyli ten włoski boczek. I międzyczasie mi się gotuje makaron, który musi być al dente, jak wiemy. Al dente to znaczy tak na ząb, co jeszcze da się gryźć. Tak. Biały pasek podobno w środku się powinien pojawić. Bardzo dobrze wiesz. Dokładnie tak. Jeszcze jest dosyć surowy, ale za chwilę to będzie. A to, co najważniejsze, pecorino romano, czyli to, co charakteryzuje w sumie to danie, to jest, że jak już makaron będzie gotowy, to troszeczkę tej wody wrzucimy do tego sera i zrobimy taki kremik. Czyli nie wrzucamy od razu ser na makaron albo wszystko razem. Pozwoli się rozpuścić dobrze, dokładnie tak? Dokładnie tak. I powiedzmy, że ta pasta dzisiejsza, co jest pasta alla gricia, to jest jedna z czterech słynnych past rzymskich. Ponieważ mamy carbonara, cacio e pepe, a gricia to jest taka cacio e pepe plus pancetta. Cacio e pepe, podoba mi się ta nazwa. Kojarzy mi się z pewnym politykiem. No a tutaj mamy jeszcze parmigiana, która za chwilę pójdzie do pieca. Genialna, prosta zapiekanka. Powiedz, co jest w środku. Mamy bakłażan, który musiał wcześniej być posolony i odsączony. Tak, ale też podsmażony. I mozzarella. Parmezan, ponieważ już sama nazwa parmigiana, to musi być parmezan. Bazylia i sos pomidorowy, też lekko skrócony z czosnkiem, bazylią, sól i pieprz. Czyli naprawdę proste składniki, dostępne wszędzie i łatwo to zrobić. Może być dodatkiem do dania głównego jakiegoś, może być samodzielnym daniem dla kogoś, kto nie je mięsa. Fantastycznie. Jak najbardziej, jak najbardziej. Zadam ci teraz dziwne pytanie, nie przestrasz się, Mateo. Czy byłeś przy porodzie lwa? Nie mogłem być przy porodzie, no ale wszystko dobrze poszło, to jest najważniejsze, dziecko zdrowe, jak lew. Jak lew. A twoja partnerka, jeśli mogę tak podrążyć temat, obawiała się tego momentu, obawiała się porodu? Samego porodu. Tak, ja myślę, że nikt nie jest przygotowany na to wszystkiego, o ile można czytać, o ile można się przygotować, to nie jest tak łatwo. Zobaczmy, ile rzeczy dzisiaj Mateo zrobił. Po kolei. Zaczynamy od szafranowego risotto. Risotto ze szafranem. Potem tutaj mamy zabajone z owocami leśnymi. Tutaj mamy pasta alla gricia, czyli pasta z serem pecorino romano i pancetta. A tutaj mamy na sam koniec parmigiana, czyli zapiekanka z bakłażanem, mozzarella, parmezan. Sos pomidorowy, no same włoskości. Cała taka podróż do Włoch zrobiliśmy. Same włoskości, pięknie to powiedziałeś. A powiedz jeszcze z tych włoskości wszystkich twoje najulubieńsze danie, takie, które no, jakbyś był na bezludnej wyspie i oprócz ichtiolu miałbyś coś ze sobą zabrać, to co byś wziął? O kurczę, to wiesz, no jak to Włosi, no pizza. Pizza? No, nie da się to ukryć. A jaka jest najlepsza według ciebie pizza? Tak. Bo we Włoszech i w Rzymie zwłaszcza podają trochę inną pizzę niż w Polsce. No są różne rodzaje pizzy we Włoszech i w Rzymie są akurat dwa, a ta najbardziej znana to jest taka street foodowa, taka pizza al taglio, prostokątna, co wchodzisz do takich jakby butek, tak. Poprosisz o dwa kawałki, składają ci i możesz wychodzić
chodzisz do pracy, czy po prostu tak na ulicy. A to, co jest fajne z pizzy, to tak jak z makaronem w sumie, że możesz jakiekolwiek składniki dać. To jest jak kanapka w sumie. A ketchup na pizzy to świętokradztwo i ananas, czy nie? Ojoj, o jak się nadał! Chyba będzie bił. Ojej. Zawoł, najpierw wracaj. To jest tak samo jak śmietana do carbonary. Za każdym razem, jak ktoś dodaje śmietany do carbonary, to jakaś babcia we Włoszech to ma zawał. Nie róbmy tego w związku z tym. A mały kotek płacze. Miejmy litość dla babci we Włoszech, bo... Miejmy. Ja bym nie żyła bez aglio olio e peperoncino. Uważam, że to jest najprostsze jedzenie świata, ale najlepsze. A to jest świetne danie na kacu. Dzięki, tak... dlatego nie lubię. Prosta sprawa. Tego uczucia. Z rzeczy alkoholowych piję tylko herbatę z prądem. I rzadko. Bardzo ci dziękujemy za spotkanie włoskie. Wszystkie te są u nas w internecie, tak zapomnieliśmy jeszcze powiedzieć, że można grazie sobie otworzyć. Mille. Grazie, tutti bene. A teraz pora na dziewczynę, którą poznałem we Włoszech. Siedzieliśmy razem przy stoliku, każdy przy swoim. Ta opowieść się nigdy nie skończy. Ona zupełnie nie zwróciła na mnie uwagi, bo nie ogląda śniadaniowej telewizji z Polski. Ja zwróciłem uwagę, że na żywo wygląda zupełnie inaczej niż w swoich pięknych, scenicznych kreacjach. Mowa o Lady Gadze, która wydała ostatnio swoją płytę, nową płytę pod tytułem Chromatica. I płyta się rozchodzi jak świeże bułki albo jak świeża pizza z Rzymu. Można ją też w serwisach streamingowych pobrać czy posłuchać zupełnie za darmo. Tam są też duety i ten duet, który chcemy dzisiaj Państwu zaproponować, to Lady Gaga i... Janusz Panasewicz. No prawie. Zobaczmy wspólnie ten teledysk.